Ślubowanie złożył dzisiaj ostatni, 23. radny Suwalskiej Rady Miejskiej. Marek Zborowski-Wejchman nie był obecny na pierwszym uroczystym posiedzeniu Rady w dniu 7 maja. Dzisiaj z powodu tej nieobecności na sesji powtórnie pojawił się przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Maciej Romotowski, który wręczył zaświadczenie ostatniemu z radnych, a ten dopełnił obowiązku ślubowania. Ślubuję. Od dzisiaj Rada ma więc pełen 23-osobowy skład.